Pan z wami. I z duchem twoim. Słowo Ewangelii według świętego Jana. Było to przed świętem Paschy. Jezus, widząc, że nadeszła Jego godzina przejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował. W czasie wieczerzy, gdy diabeł już nakłonił serce Judasza Iskarioty, syna Szymona, aby go wydać, widząc, że Ojciec dał mu wszystko w ręce oraz że od Boga wyszedł i do Boga idzie, wstał od wieczerzy i złożył szaty, a wziąwszy prześcieradło, nim się przepasał. Potem nalał wody do miednicy i zaczął umywać uczniom nogi i ocierać prześcieradłem, którym był przepasany. Podszedł więc do Szymona Piotra, a on rzekł do niego: Panie, Ty chcesz mi umyć nogi? Jezus mu odpowiedział: Tego, co ja czynię, Ty teraz nie rozumiesz, ale później to będziesz wiedział. Rzekł do niego Piotr: Nie, nigdy mi nie będziesz nóg umywał. Odpowiedział mu Jezus: Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał udziału ze mną. Rzekł do niego Szymon Piotr: Panie, nie tylko nogi moje, ale i ręce i głowę. Powiedział do niego Jezus: Wykąpany potrzebuje tylko nogi sobie umyć, bo cały jest czysty. I wy jesteście czyści, ale nie wszyscy. Wiedział bowiem, kto go wyda, dlatego powiedział: Nie wszyscy jesteście czyści. A kiedy im umył nogi, przywdział szaty i gdy znów zajął miejsce przy stole, rzekł do nich: Czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Wy mnie nazywacie nauczycielem i panem i dobrze mówicie, bo nim jestem. Jeżeli więc ja, pan i nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wyście powinni sobie nawzajem umywać nogi. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak ja wam uczyniłem. Oto słowo Pańskie. Drogie siostry, drodzy bracia, tajemnica tych świętych dni i w ogóle tajemnica liturgii polega na tym, że nie przychodzimy sobie tutaj powspominać. Nie przychodzimy tutaj przeżywać coś, co chcemy przekazywać z pokolenia na pokolenie tylko jako opowieść ważną dla nas. Jeszcze w tym klimacie emigracyjnym podpartą jakimś wspomnieniem ojczyzny czy patriotycznym odniesieniem. Tajemnica liturgii polega na tym, że uczestniczymy w tych wydarzeniach. Że dzisiaj rzeczywiście i realnie wchodzimy do wieczernika. Że to my jesteśmy uczestnikami tych wydarzeń i świadkami tego momentu, kiedy Jezus umywa nogi swoim apostołom, swoim uczniom. Słuchajcie, ten gest obmycia nóg tym, którzy przychodzą na ucztę, no dzisiaj jest nam bardzo obcy, tak? No, wiązało się to choćby w kulturze semickiej z tym, że jak szło się z drogi, kto był w Ziemi Świętej, to wie, że klimat jest pustynny, mnóstwo piachu, kurzu. Dzisiaj jeszcze pół biedy, bo gdzieniegdzie są chodniki i drogi, ale wtedy nie było. Wtedy był kurz i piasek, więc jak ktoś przychodził z drogi, choć był cały wykąpany, jak Jezus mówi, to potrzeba było, żeby sobie umył po prostu nogi, bo albo szedł na boso, albo w sandałach ewentualnie. No, ale ten piasek wszędzie się wciskał, więc stąd, żeby zasiąść do stołu na ucztę, trzeba było umyć nogi. I te nogi umywali służący, słudzy. Dlatego tak niezrozumiałym gestem było dla apostołów w tamtym czasie, że Jezus uczynił siebie sługą. Dlatego Piotr z takim świętym oburzeniem mówi: nie będziesz mi mył nóg. Zobaczcie, jest coś
dziwnego, co łączy ten gest umycia nóg wtedy i teraz. Ta łączność równa się niezrozumienie gestu. My, powiedzmy sobie szczerze, dzisiaj nie rozumiemy tego gestu umycia nóg. Dlatego chciałbym, żebyśmy troszeczkę popatrzyli szerzej na ten gest, który nie tylko był obmyciem nóg z drogi, by można było rozpocząć ucztę, ale zobaczcie, ten gest obmycia nóg był także gestem powitania w domu. Ktoś, kto przychodził do danego domu, miał obmywane nogi, by mógł zasiąść na ucztę, był witany w ten sposób, był przyjmowany w ten sposób. Wiecie, jak jest na Filipinach? Moi współbracia misjonarze mi opowiadali, że jak wchodzisz na Filipinach do domu, to czy jesteś głodny, czy niegłodny, czy ci się chce jeść, czy ci się nie chce jeść, trzeba zasiąść z nimi do stołu i zjeść. Jeżeli ktoś by nie zasiadł do stołu, nie zjadł, to będzie zniewagą i odrzuceniem tej gościny. Na Podlasiu jeszcze tak w Polsce jest, nie? Jak bywam na Podlasiu, kto z Podlasia to wie, że tam się nie da nie jeść, nie? Że na Podlasiu, jak jedziesz na Podlasie, ja żartuję, że jak jadę na Podlasie na rekolekcję, to miesiąc wcześniej poszczę, bo wiem, że 3 dni będzie ciężko przeżyć, bo każdej przerwie będzie jedzenie. Ale to jest wyraz tej otwartości, tego przyjęcia. Słuchajcie, Jezus dzisiaj obmywa nam nogi, bo nas przyjmuje do domu. Przyjmuje nas do wieczernika. I kochani, dzisiaj Jezus każdemu z nas z osobna chce te nogi umyć, by nas powitać w domu. I choć tego nie rozumiemy, to wieczernik staje się naszym domem, w którym dokonuje się największe w historii obdarowanie. Powiem wam szczerze, że ja dopóki dzisiaj nie wziąłem do ręki listu polskich biskupów do księży na Wielki Czwartek, nie uświadamiałem sobie tego, że wieczernik stał się jednym z miejscem, w którym człowiek został najbardziej obdarowany w historii świata. Gdzie tyle ważnych momentów się dokonało. I dlatego Jezus nas zaprasza dzisiaj do wieczernika jak do domu. Powiem wam szczerze, że byłem teraz w styczniu w Ziemi Świętej, pierwszy raz w życiu. No i wiadomo, część miejsc w Ziemi Świętej jest ta, o której mówimy, że pewnikiem to się tutaj wydarzyło, pewnikiem tu Jezus był, pewnikiem tutaj Jezus głosił na przykład i tak dalej, i tak dalej. Ale są miejsca, którym tradycja przypisuje, że mogło to tutaj się odbyć. I takim miejscem jest wieczernik. To jest miejsce, któremu tradycja przypisuje, że mogło to być tutaj, bo to jest sala na górze, duża sala na górze i mogło to być tutaj. Słuchajcie, powiem wam szczerze, kiedy wszedłem do wieczernika, to miałem poczucie, jakbym wszedł do własnego domu. I pomyślałem sobie, Boże, to jest to jedno z tych miejsc, które tradycja przypisuje, że to mogło się tu wydarzyć, ale ja mam poczucie, że to się tu wydarzyło. Słuchajcie, pamiętam, wszedłem do wieczernika i ogarnął mnie taki pokój serca i taka błogość, że nie chciało mi się stamtąd wychodzić. Ja marzyłem o tym, żeby tam usiąść i po prostu siedzieć. Miałem wrażenie, jakby za chwilę miała się wydarzyć ostatnia wieczerza. I w tym wieczerniku Jezus, jak piszą biskupi polscy, udziela 7 darów. W tych darach przede wszystkim udziela sakramentu kapłaństwa, ustanawia sakrament kapłaństwa, ustanawia sakrament Eucharystii, udziela pokoju, odpuszczenia grzechów,
daje Kościołowi Maryję, apostołów i w Wieczerniku dokonuje się Pięćdziesiątnica. 7 darów z Wieczernika. 7 darów, gdzie Jezus ustanawia Eucharystię, gdzie ustanawia kapłaństwo, gdzie po zmartwychwstaniu mówi pokój wam i udziela pokoju serca, gdzie daje władzę odpuszczania grzechów, gdzie Kościół doświadcza potężnego wstawiennictwa Maryi przed zesłaniem Ducha Świętego, gdzie w końcu zostaje uzupełnione grono apostołów o Macieja, uzupełnione miejsce po zdradzie i śmierci Judasza i w końcu, gdzie Kościół przyjmuje dar Pięćdziesiątnicy. Pozwólcie, że dzisiaj skupię się przede wszystkim na Eucharystii i kapłaństwie. Kiedyś Jan Paweł II pisał, że cały Kościół żyje dzięki Eucharystii. Cały Kościół żyje dzięki Eucharystii. Kochani, jeśli więc nie ma Eucharystii, nie ma życia. Ja wiem, że to brzmi brutalnie. Jak cię nie ma na mszy, to nie ma życia. Jak nie przyjmujesz Eucharystii, nie przyjmujesz życia. Ja wiem, że to brzmi brutalnie. I brzmi jak uproszczenie. Ale to jest najgłębsza prawda naszego życia. Jak nie ma Eucharystii, nie ma życia. Jeśli jest Eucharystia redukowana, redukowane jest życie. Nie można więc żyć w pełni duchowo bez Eucharystii. Nie może człowiek ochrzczony, który przyjął sakramenty, żyć w pełni duchowo, jeśli nie przyjmuje Eucharystii. Można powiedzieć, kochani, jestem wierzący, ale nie praktykujący. Można tak powiedzieć. Ale zawsze to będzie świadectwo zredukowanego życia duchowego. Zawsze to będzie świadectwo duchowej niepełnosprawności. To będzie świadectwo duchowej niepełnosprawności, która staje się jednocześnie wołaniem o uzdrowienie z tego stanu niemocy. Doświadczam tego w moim życiu kapłańskim za każdym razem, kiedy słyszę, proszę księdza, jestem wierząca, ale nie praktykujący. Doświadczam w tym zdaniu potężnego wołania, które rozdziera Kościół, rozdziera niebiosa o uzdrowienie z tego stanu niemocy. To jest krzyk o uzdrowienie. To jest krzyk o uzdrowienie. I odpowiedzią na ten krzyk są słowa konsekracji, kochani. Bierzcie i jedzcie, mówi Jezus. To jest ciało moje. Jan Paweł II pisał dalej, słowa ustanowienia powinny zatem być dla nas nie tylko formułą konsekracyjną, ale formułą życia. Tak pisał do kapłanów. Stajemy więc, kochani, dzisiaj jako kapłani, przed wami. Jako ci, którzy w tej konsekracji stają się Chrystusem i mówimy, bierzcie i jedzcie. Chcemy stanąć dzisiaj przed wami i powiedzieć, macie prawo nas zjeść. Macie prawo nas skonsumować. Bo kiedy wypowiadamy słowa konsekracji, to stajemy się drugim Chrystusem. I mówimy, bierzcie i jedzcie z nas. Macie święte prawo nas spożyć i spożyć nasze życie. Wiem, że często jako księża się opieramy. Wiem, że często nie smakujemy tak, jakbyście oczekiwali. Wiem, kochani,
że nie zawsze jesteśmy dobrzy jak ten chleb, który konsekrujemy. Nigdy bardziej nie czuję własnej niegodności i rozdźwięku między tajemnicą Eucharystii, kapłaństwa, a tego, kim jestem, jak dzisiaj. Od pierwszych kroków z tej zakrystii to rozdziera mi serce. Dlatego wiem, że nie zawsze smakujemy. Wiem, że nie zawsze jesteśmy dobrzy jak chleb. Dlatego dzisiaj za każdy z tych momentów, w których nie smakowaliśmy, za te, w których nie byliśmy dobrzy, nie pozwoliliśmy się połamać i spożyć. Nie pozwoliliśmy połamać i spożyć naszego kapłaństwa. Chcę wam powiedzieć, przepraszam. Przyjmijcie nasze przepraszam. Przepraszam za siebie, jako ksiądz Michał Olszewski. Przepraszam za każdego z moich współbraci kapłanów i braci biskupów. To, co tak nieodłącznie związane jest, kochani, z Eucharystią i kapłaństwem, to właśnie hierarchiczność naszego Kościoła, która czasami jest tak trudna do przyjęcia z wiarą. Jezus dał nam Wielki Czwartek w Wieczerniku, położył przed nami wielkie wymaganie, by sprostać temu, jak On wymyślił ten Kościół, jak On ten Kościół zaplanował, jak On ten Kościół stanowił. Bo nikt nie wymyślił sobie biskupów, nikt nie wymyślił sobie księży, diakonów, nikt nie wymyślił sobie powszechnego kapłaństwa w takiej wersji, jakiej przeżywamy. Tylko On, tylko Jezus. Ale tak nam ciężko w to uwierzyć. To w Wieczerniku została, kochani, przypieczętowana misja pasterska. To w Wieczerniku została w momencie wyboru Macieja do grona 12 po zdradzie i śmierci Judasza potwierdzona władza Piotra, który przewodzi Kościołowi. I tu często, gdy stajemy przed hierarchią w Kościele, przed hierarchami, stajemy i nie rozumiemy. I nie rozumiemy. Sam Piotr nie rozumiał. I sam Piotr pouczał Jezusa, kiedy ten chciał mu umyć nogi. Ciężko nam zrozumieć, kochani, tę duchową władzę, szczególnie gdy chcemy spożyć życie jakiegoś księdza czy biskupa, a ono po prostu nie smakuje. Ciężko nam wtedy to zrozumieć i przyjąć. W XXI wieku w Kościele przechodzimy, kochani, ogromny kryzys wiary w to, co związane jest właśnie z hierarchicznością Kościoła, z sukcesją apostolską. Przeżywamy ogromny kryzys wiary w to, co związane jest z duchową władzą naszych święceń. Ono objawia się przede wszystkim, kochani, w tej diabelskiej jakiejś pysze pouczania Piotra naszych czasów, pouczania papieża. Do tego doszło, że powiedzenie nie rób się mądrzejszym od papieża dzisiaj rozlało się jak choroba w ludzkich sercach, trawi ludzkie serca. Wielu bez względu na wykształcenie, duchowy poziom, zaangażowanie w Kościół mówi, papież się myli, papież robi źle, a ja uważam inaczej. Wielu księży, a nawet biskupów uprawia destrukcyjne szemranie przeciwko Piotrowi.
a nawet życzy mu rychłej śmierci. A tymczasem dzisiaj w Wieczerniku możemy odnowić naszą wiarę w prymat i sukcesję. Wiarę w to, że w momencie pojawienia się białego dymu nad kaplicą Sykstyńską Duch Święty wskazał Piotra. Gdzie jest ta nasza wiara? Gdzie jest ta nasza wiara w to, że Duch Święty troszczy się o Kościół? Papież Franciszek, kiedy żegnał się w Krakowie podczas Światowych Dni Młodzieży ze wszystkimi, powiedział i ogłaszając Panamę, papież powiedział tak: zapraszam was do Panamy, ale nie wiem, czy ja tam będę, ale na pewno będzie tam Piotr. I choć nie rozumiemy tego wszystkiego, co dzieje się w Wieczerniku, starajmy się przyjąć z wiarą to, co ofiarowuje nam Chrystus. Wiarę także w to, że Chrystus przekazał Kościołowi władzę duchową, która jest przekazywana i nie została przerwana od samego Jezusa. Kiedyś moją wiarę w tę hierarchiczność Kościoła i władzę duchową wzmocnił bardzo, bardzo jeden moment, kiedy byłem bardzo młodym księdzem, kilka miesięcy po święceniach. Uczestniczyłem w jednym ze spotkań charyzmatycznych w Krakowie i do zakrystii zaniesiono kobietę, u której ujawnił się zły duch. Poproszono tam biskupa Dębowskiego, który wtedy uczestniczył w tym wydarzeniu. I biskup Dębowski rozpoczął egzorcyzm. Poproszono mnie i ojca Józefa Witko, żebyśmy towarzyszyli biskupowi Dębowskiemu w tym egzorcyzmie. I ten zły duch strasznie szalał. Nie mogliśmy utrzymać tej kobiety. Strasznie bluźnił, pluł na nas, przeklinał. W pewnym momencie tej szarpaniny pada na kolana, w tej osobie opętanej, pada na kolana i bije głową do ziemi. A biskup Dębowski pyta: co robisz? A zły duch mówi: Jezus kazał mi oddać pokłon przed władzą Kościoła. Popatrzyliśmy z ojcem Józefem na siebie i przypomniały nam się wszystkie krytyki naszych przełożonych i biskupów. Dlaczego tak jest, kochani? Bo Wieczernik to nie rozum. Wieczernika nie ogarniesz rozumem. To prawda, że wiara, że nasze życie to wiara i rozum. Ale jest takie miejsce jak Wieczernik, gdzie rozumem tego nie ogarniesz, gdzie dokonały się takie tajemnice, że jak nad każdą z nich zaczynasz się zastanawiać, to po ludzku to jest nie do ogarnięcia. Żaden z siedmiu darów Wieczernika nie jest po ludzku do zrozumienia. Tylko wiara, kochani, może nas zatrzymać w Wieczerniku, jak polscy biskupi mówią, sprawić, że nie wyjdziemy za wcześnie. Bo wiecie sami, wiemy przecież, jak dramatycznie skończyło się zbyt wczesne wyjście Judasza z Wieczernika. Skończyło się jego samobójczą śmiercią. Dlatego musimy dzisiaj błagać Ducha Świętego, by wypełnił nasze serca i umysły łaską wiary w tajemnice, które dokonują się w Wieczerniku. Bo jeszcze raz powtórzę, nie jesteśmy w stanie rozumem ogarnąć Wieczernika. Kiedyś egzorcyzmując pewną osobę, czytałem fragment Ewangelii, prolog Jana, nie wiem czy wiecie, ale podstawową Ewangelią
rytuału egzorcyzmu większego nie jest, nie są fragmenty Ewangelii, gdzie Jezus wyrzuca złe duchy, ale jest fragment Ewangelii Jana, gdzie czytamy, że Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. I czytam ten fragment Ewangelii, a zły duch zaczyna krzyczeć: to nieprawda, Nazarejczyk was oszukał, jego nie ma, on umarł. I wtedy w moim cholerycznym, pomieszanym z góralszczyzną temperamencie wyszedłem z pokoju, poszedłem do kaplicy, otworzyłem tabernakulum, wziąłem na rękę Pana Jezusa, wziąłem kawałek chleba. Wracam do tego pokoju, gdzie została ta osoba z tymi księżmi, którzy mi pomagali w modlitwie. I trzymam Pana Jezusa na ręce i czytam ten fragment jeszcze raz. Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. A zły duch krzyczy: zabierz stąd tego Nazarejczyka. Ja mówię: hola, hola, to ustalmy coś. To istnieje czy nie istnieje? Bo przed chwilą mówiłeś, że nie istnieje. No istnieje, istnieje, tylko go zabierz, bo ja tego nie wytrzymam. Jakie tajemnice wiary dzisiaj w świecie są najbardziej podważane? Tajemnice z Wieczernika. Wszystkie 7 darów z Wieczernika przez świat jest najbardziej podważanych. Dlatego powtórzę, nie ogarniemy wydarzeń z tej sali na górze rozumem. Stajemy dzisiaj, kochani, z obmytymi nogami, zaproszonymi do domu, już nie jako goście, ale stajemy jako domownicy, gdzie gospodarzem jest nasz Pan, by uprzedzić opór rozumu, by iść wbrew opinii świata, by w końcu już dziś sięgnąć Wielkiej Niedzieli i jak Tomasz powiedzieć: Pan mój i Bóg mój, by po prostu uwierzyć, że On tutaj jest. Amen.